Witam pana niezwykle serdecznie, Henryk Krzyżanowski. Dziś jest naszym gościem językoznawca, literat, działacz społeczny i uważny obserwator życia politycznego. Chyba mogę pana tak właśnie określić, nie obrażając i będąc trafnym, prawda? No, powiedzmy, tak, oczywiście, oczywiście. Z tym obserwowaniem życia to politycznego tak różnie bywa, to z różnym natężeniem, ale tak, oczywiście, oczywiście. Ale to jest właśnie sprawa, która szczególnie mnie interesuje w naszej rozmowie, bo chcę porozmawiać o Prawie i Sprawiedliwości, o jego kondycji, jak pan to obserwuje. Widzimy, tak to chyba należy odbierać, tak to wygląda, jakiś poważny kryzys tej partii. Prawa i Sprawiedliwości funkcjonującego w Zjednoczonej Prawicy, z jednej strony problemy z Solidarną Polską ma prezes Kaczyński, Solidarna Polska wybija się na niepodległość. W ostatnim sondażu okazuje się, że ma szansę samodzielnie dostać się do parlamentu, to po pierwsze, a po drugie, w wielu głosowaniach już pokazała swój indywidualizm. Na przykład zapowiada, że nie będzie godziła się na te nowe ustalenia z Unią Europejską i nie będzie godziła się na dalsze wzmocnienie tego naszego sojuszu, przekładające się między innymi na wspólny dług europejski. A z drugiej strony mamy pana Gowina, który z kolei ciąży w stronę liberalno-lewicową. Tutaj jakieś flirty się jego odbywają z kolei ze środowiskami bliższymi PSL-owi, Platformie. Krótko mówiąc, panie Henryku, czym to pachnie? Czy to pachnie przedwczesnymi, przyspieszonymi wyborami? Czy to pachnie upadkiem rządu Zjednoczonej Prawicy? No i upadkiem Prawa i Sprawiedliwości, takiego, jakie znamy. Powie pan, ja jednak mam nadzieję, że ten gen samobójczy, że jednak jakoś tam zostanie wyeliminowany i bo to by był, oczywiście to by było samobójstwo w tej chwili, organizować wybory przed, no, powiedzmy, uspokojeniem pandemii, przed wyjściem z pandemii. Teraz właściwie jest bodaj najgorszy okres, także wydaje mi się, że rozbijanie Zjednoczonej Prawicy akurat w tym momencie to byłby krok prawdziwie samobójczy. No to Ponieważ jest jasne. Tu trudno się z panem nie zgodzić, ale czy po prostu Zjednoczona Prawica może dalej działać sprawnie i skutecznie, będąc tak rozdzieraną w obie strony, które tu opisałem, Solidarnej Polski i Porozumienia? chyba, ja myślę, że może, to znaczy powinna. Powinny być takie sprawy, w których nawet w których rząd nie musi mieć większości, to znaczy głosowania, nawet jeżeli będą takie głosowania, w których no, coś, co jest zaproponowane przez rząd, coś, co jest mniejszej wagi, prawda, nie zostanie uchwalone. No to jeszcze nie jest koniec świata. No. Dużo ważniejsze jest, żeby w zupełnie kluczowych sprawach, no jak chociażby słyszymy, że ma być w tej chwili reforma systemu podatkowego, prawda? I jednym z elementów będzie zapowiadane podniesienie kwot wolnej od podatku. No to jest bardzo ważny ustrojowy element i to jest element, który powiedziałbym, że jest absolutnie niezbędny, żeby Polska mogła ruszyć do przodu i żeby z tej, jak to mówią ekonomiści, bariery tego średniego wzrostu, prawda, czyli dreptania w miejscu, żeby ruszyła do przodu. Pan powiedział A, śmiem twierdzić, ale nie powiedział pan B, bo to jest oczywiście marchewka, ta podwyższona kwota wolna, od której nie trzeba będzie płacić podatku, ale za tą marchewką w zapowiedziach owego nowego ładu Prawa i Sprawiedliwości jest też kij, czyli podwyższenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, podwyższenie podatków dla przedsiębiorców, zwiększenie ilości progów podatkowych i pan mówi tylko o marchewce, a ja się boję tego kija.
Mówi pan rzeczywiście o sprawach ustrojowych, ale to jest element tego mojego pytania pierwszego, no bo na przykład porozumienie nie zgadza się na te zmiany. I stąd moje pytanie. To są rzeczywiście ważne sprawy. Musimy jakoś wyjść z pandemii. Państwo dostało kije po plecach w związku z wydatkami i z obniżonymi przychodami w tym czasie epidemii, no ale nie ma wspólnego pomysłu na to, jak sobie z tymi problemami poradzić bieżąco, jak wyjść z tej matni. No wie pan, to prawda rzeczy nikt nie ma na to pomysłu, bo widzimy, jak miotają się właściwie poszczególne landy i w ogóle przywództwo polityczne naszego sąsiada zachodniego. Prawda? W jednych landach jest tak, w drugich landach próbują robić inaczej, więc tutaj naprawdę tu nie ma mądrego i wydaje mi się, że w pewnym sensie jesteśmy skazani na przeczekiwanie. I jeżeli teraz jesteśmy w najgorszym momencie, bo teraz najwięcej ludzi umiera, bo dlaczego? Dlatego, że miesiąc temu się najwięcej ludzi zaraziło, prawda? Natomiast jakiś tam efekt będzie wyszczepień, ta akcja szczepienia jednak idzie do przodu cały czas. I wydaje mi się, że sytuacja, nie wiem, za dwa miesiące, za trzy miesiące już powinna być znacznie, znacznie lepsza. No tak, czyli tutaj pozostajemy przy swoim protokole rozbieżności, ale wróćmy, czy może na chwileczkę dotrzyjmy do sytuacji w Poznaniu, tego, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości w tej lokalnej poznańskiej strukturze. Na Salonie 24, na tym vlogowisku, które jest dosyć popularne w środowiskach prawicowych, pojawił się ciekawy artykuł pokazujący, mówiący o tym, że w Poznaniu mamy bardzo poważny też kryzys przywództwa, kryzys aktywności właśnie w tej naszej tutaj regionalnej strukturze. Z jednej strony mamy tych parlamentarzystów, owe wyleniałe lwy, które gdzieś tam poszły wyżej, a z drugiej strony brak jakichś jastrzębi, które mogłyby tutaj dać nowy impuls. Liderem jest Szymon Szynkowski-Welsenk i nie widać jakichś pomysłów na to, jak zdobyć większy elektorat, lepszy wynik wyborczy w naszym mieście, w Poznaniu, które z wyborów na wybory traci i z wyborów na wybory staje się w coraz większym stopniu opozycyjne, lewicowo-liberalne, a Prawo i Sprawiedliwość tutaj nie ma żadnego pomysłu, nie ma liderów. Jak pan widzi sytuację w poznańskim PiS-ie? No i pan, ja tak szczerze mówiąc, tak bardzo nie tego nie śledzę, ale to, co pan mówi, rzeczywiście to tak jest, ale to wynika generalnie z tej poznańskiej specyfiki, myślę. I obawiam się, że tutaj jest to związane z powiedzmy z dominacją w Poznaniu takiego środowiska akademicko powiedzmy artystycznego, które jest ja trochę obserwuję co młodzież z tego właśnie środowiska wypisuje sobie nawzajem na Facebooku na przykład. No oni są w takiej bańce, w której absolutnie gdyby Archanioł Gabriel tutaj stąpił z nieba i po to, żeby wesprzeć poznański PiS, to oni nadal i tak to by powiedzieli, no to jakiś tam parę memów był na temat tego Archanioła, prawda, zrobili prawda, oni są już kompletnie, ja bym powiedział, pozbawieni kontaktu z rzeczywistością. Więc tu jest bardzo trudna sytuacja. Ja się całkowicie zgadzam, że tutaj, no wie pan, co tu można zrobić? Tu można walczyć o, nie wiem, o pozyskanie. Ja myślę, że szkoły średnie są tutaj terenem, gdzie można by ewentualnie zadziałać w takim kierunku, żeby tę młodzież przyciągnąć. W momencie, gdy ta młodzież przychodzi na uniwersytet i nie daj Boże jeszcze na kierunki humanistyczne, to już jest koniec. To oni są straceni. No właśnie, tak? Ale
widzi pan, bo to nie tylko jest sprawa PiS-u, no generalnie tej strony konserwatywnej, prawicowej, odwołującej się do wartości chrześcijańskich, no nie ma pomysłu ani politycznego, ani kulturalnego, śmiem twierdzić, bo to, co proponują media pod kontrolą Prawa i Sprawiedliwości dziś, czy może te związane z Konfederacją, to nie jest alternatywa, jak widać, atrakcyjna dla młodzieży. No i właśnie, no i co tu można zrobić? Pan mówi, że nic, strasznie mnie to niepokoi, ale czyżby tak było, że jest taki imposybilizm, jak to ładnie zawsze zwykł nazywać prezes Jarosław Kaczyński? Wie pan, zróbmy, przeprowadźmy program, który spowoduje większą dostępność mieszkań, wie pan, dla młodych ludzi. No to oczywiście by spowodowało niewątpliwie przyrost, prawda, znaczny przyrost poparcia. No ale tu nie ma mądrego, prawda, bo żadna z dotychczas rządzących ekip tego programu nie rozwiązała. Zamiast tego jest ekipa, wie pan, deweloperów. Ja jestem ostatnią osobą, która był jakby z definicji uważała słowo deweloper za coś brzydkiego, no bo deweloper to jest bardzo teoretycznie, jest to bardzo, bardzo pożyteczny jegomość, który no, buduje, prawda, komercyjnie domy mieszkalne. No ale wie pan, kiedy widzi się jakoś, kiedy widzi się te osiedla, wie pan, które składają się z takich studni, no bodaj czy nie gorszych od XIX-wiecznych, prawda, studni w kamienicach, no to wie pan, to słowo deweloper nabiera niestety jakiegoś no, zgoła diabolicznego wymiaru. Wie pan. Ja się z panem zgadzam, tylko czy to nie jest wielki akt oskarżenia wobec Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko wobec niego, ale szczególnie wobec Prawa i Sprawiedliwości, które przecież obiecywało i w pierwszej kampanii, i w drugiej, że ten program mieszkaniowy będzie tym głównym programem. Głównym okazał się ten najprostszy, rozdawanie 500+. Ja go nie krytykuję, tylko, tylko mówię jak jest, że to akurat jest najprostsze, prawda? To było po prostu wydawanie pieniędzy z kasy państwa, no trochę na kredyt, ale tak to właśnie wyglądało. No ale te programy, które wymagały jakiejś skuteczności, jakiegoś, no powiedziałbym, know-how, tak jak Mieszkanie Plus, tak jak reforma sądownictwa, to te programy niestety leżą. Te programy leżą i wydaje się być nieco cynicznym program, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, kasta w telewizji publicznej, którą to telewizją moderuje Prawo i Sprawiedliwość, program kasta, jakby samooskarżający się. Bo przecież czekaliśmy na tą reformę sądownictwa, a Prawo i Sprawiedliwość zamiast reformy sądownictwa oferuje nam w publicznej telewizji program kasta, który to program krytykuje sądy i mówi, jak to źle jest w tym systemie. No więc czy to jest główny powód tego rozłażenia się PiS-u dzisiaj? Tak. No wie pan, ale żadna ekipa nie potrafiła rozwiązać problemu mieszkań, względnie tanich mieszkań, prawda? A czy to jest argument? Czy to jest argument? No wie pan, no żadna. Clinton takie coś na przykład wdrożył. Inna sprawa, że jak wykorzystała te mieszkanie mniejszość afroamerykańska, te mieszkania, ten program i tak dalej, to są jeszcze bardziej skomplikowane sprawy, ale w wielu krajach świata, w wielu państwach świata, nawet w Niemczech, takie programy się udają. Jest w Niemczech na przykład taki program mieszkań na dzierżawę wieczystą i on spowodował, że rzeczywiście dużo ludzi dostało dostępne finansowo mieszkania z tej klasy aspirującej do średniej. No i właśnie, w Polsce takiego programu nie ma. Rząd poniósł tu całkowitą porażkę, bo tu tam jakieś śladowe ilości tych mieszkań wybudowano w ramach obecnie obowiązujących przepisów i pomysłów. Tak samo z reformą sądownictwa. I czy to nie są najpoważniejsze gwoździe do trumny, że tutaj dzisiaj krytykuje trochę PiS, pan pozwoli, które spowodują, że no tak jak sondaże już nam pokazują, że to jest ostatnia kadencja Prawa i Sprawiedliwości. Chyba, no ja mam nadzieję, że jednak nie, ponieważ
No, wolałbym jeszcze przez kolejne 5 lat mieszkać w kraju, w którym wolno używać słowa murzy. Wie pan, i w którym słowo kobieta nie jest zastępowane przez jakieś, wie pan, potworkowate zupełnie, prawda, a to w jakimś tam zakresie, to jednak PiS, no tutaj powiedzmy, nie wiem, wolę nie powiedzieć gwarantuje, bo wie pan, za długo żyje na świecie, że nikt mi niczego nie zagwarantuje, ale no tym niemniej jednak tutaj ten walec nieubłaganego, jak twierdzą lewacy, postępu, ja twierdzę, że wcale nie, czy to jest postęp, no to oczywiście obaj wiemy, natomiast czy on jest nieubłagany, ja twierdzę, że nie jest. I właśnie no PiS daje tutaj jakąś tam no słabszą czy silniejszą, ale jednak szansę, że ten walec no przynajmniej na czas rządów PiS-u będzie powstrzymany. A zmierzając do jakiejś konstatacji naszej rozmowy, nie uważa pan, że ludzie chcą chleba i igrzysk, że ludzie chcą wolnych sądów, może źle powiedziane, bo sądy właściwie są tak samo wolne jak przedtem, ale ludzie chcą sprawnych sądów i mieszkań, a nie właśnie tych spraw ideologicznych, które w dzisiejszej cywilizacji z natury rzeczy, o zgrozo, bo ja mam podobne tęsknoty do pana, ale z natury rzeczy schodzą na plan dalszy. I jeśli ta ekipa nie będzie skuteczna i moralna, to po prostu ich w ogóle nie będzie. To chyba trochę tak jest, prawda? No niewątpliwie, tak. Ja się z panem zgadzam, że te programy powinny być, no, powinny być rzeczywiście uruchomione, jak również, że ja miałem akurat sprawę spadkową w ostatnim czasie i moje wrażenia z kontaktu z wymiarem sprawiedliwości są jak najgorsze, absolutnie jak najgorsze. Także wie pan, tutaj chyba też jeszcze nie, obawiam się, że chociażby taka akcja PiS-u, jak, no chociażby jak robienie tego programu Kasta, to raczej powoduje, że sędziowie, którzy normalnie powinni być osobami absolutnie apolitycznymi, to zaczynają się okopywać przeciwko i działać według zasady im gorzej, tym lepiej. Chcieliście, wy tacy owacy, głosowaliście na PiS, czyli no, prawda, ta sędzina nie wie, na kogo ja głosowałem, no, ale wy, prawda, większość wsparła tę władzę, to my wam teraz pokażemy. Dokładnie tak. A mało tego, jest to jakiś rodzaj, no ja tak to odbieram, samooskarżenia. No przecież to już 6 lat prowadzona jest reforma sądownictwa i gdzie są jej efekty? Czytałem ostatnio statystyki, ciekawe liczby z panelu Ariadna i tam pokazano, że przewlekłość postępowań jest coraz większa. Coraz dłużej trwają procesy sądowe. Jakość orzecznictwa jest też coraz gorsza. Coraz więcej jest tych kolejnych instancji zaskarżeń. No generalnie zamiast polepszać się, sytuacja się pogarsza, a zamiast reformy sądownictwa mamy program Kasta. I ja nie wiem tak naprawdę, bo tak jak pan mówi, ten strajk włoski sądownictwa jest wyraźny, jest widoczny. Sędziów, którzy się okopują, dokładnie tak jak pan powiedział. No i ten program Kasta służy właśnie takim postawom. No właśnie, ich umacnia ich w tej postawie. Zakończymy, panie Henryk. No, zakończymy może tak, że no, czekamy na jakieś nowe przywództwo w PiS-ie, na jakiś nowy impuls, no bo jest ta partia liderem póki co, zarządza naszym państwem i bez jej reform, no to w najbliższym czasie lepiej nie będzie, prawda? No lepiej nie będzie. Oczywiście będziemy mieli kabareciarza Hołownię na przykład. To przecież zgroza. Bo to, co trzyma PiS dzisiaj, no to jest ta bezalternatywność, tak? To jest to, że... Tak, że... dokładnie. Ale czy to powinno być najważniejsze spoiwo? Czy to powinno być najważniejsze spoiwo rządzących? No. W pełni się z panem zgadzam, że to nie powinno być głównym
głównym swoim. No to na koniec naszej rozmowy się zgodziliśmy. Ja bardzo panu dziękuję. Mam nadzieję, że ten nasz opis rzeczywistości trochę państwu też otworzył oczy. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.